W życiu Fryderyka Chopina było bardzo wiele kobiet. Począwszy od jego matki Justyny Krzyżanowskiej, a skończywszy na skandalizującej francuskiej pisarce George Sand. Niektóre z nich były prywatnymi uczennicami, niektóre oddanymi mu altruistkami, inne zaś jego opiekunkami. Wszystkie jednak miały jedną cechę wspólną. Każdy pianista doskonale zna postać Fryderyka Chopina. O jego życiu i twórczości powiedziano już bardzo wiele. Natomiast o tej niezwykłej kobiecie mówi się stosunkowo mało. Zbyt mało. A szkoda. Podróż do Szkocji była istotnym elementem naszego projektu. To tam poznaliśmy wielu fascynujących ludzi i dotarliśmy do miejsc, do których ta niezwykła kobieta zabrała schorowanego Chopina. A podczas tych wojaży dosłownie zdarliśmy ostatnie buty. Ale było warto. Dowiedzieliśmy się bowiem, że Jane Stremain nie była tylko jedną z wielu wielbicielek Chopina. Była kimś wyjątkowym. Teraz chcielibyśmy Wam opowiedzieć jej historię. Opowiedzieć Wam ich historię.